Witamy Państwa, Andrzej Strąg, dyrektor Śródmiejskiego Forum Kultury. Paweł Zerbała, Muzeum Regionalne Brzeźnia. Pierwszy raz. To jest ten człowiek. To żart. Chciałbym bardzo gorąco powitać przede wszystkim Państwa. Dziękujemy, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Tradycyjnie spotkaliśmy się tu w ramach już siódmego festiwalu Puls Literatury, który tak się toczy w województwie, później w Łodzi, byliśmy w Radomsku. Zresztą rozstrzygaliśmy w Radomsku, a to jest ważne w tym momencie, konkurs na opowiadanie fantazy, już chyba trzeci, imienia Krysi Kwiatkowskiej, a Krystyna Kwiatkowska była przyjaciółką Andrzeja Babaryko. I to nie jest, nie mówię na wyrost, tylko po prostu wiem, że się przyjaźnili przez całe lata. Bo nieraz się mówi o kimś później przyjaciel, nie, naprawdę się przyjaźnili. Ja tylko przypomnę, że to pierwszy jubileusz, na razie ten najskromniejszy. Piąty konkurs, piąta edycja. Zajrzałem sobie do archiwum, na pierwszy konkurs nadesłano 68 kompletów wierszy. Na drugi już było więcej, a teraz 22. A teraz 165. Dobrze. 165 to myślę, że znakomity wynik. I może puśćmy coś. Trwaj, chwilo trwaj, piosenkę do słów Przemysława Dakowicza, naszego gościa znamienitego. Dobry wieczór Państwu. Jak już tutaj wspominał Andrzej Strąg, nazywam się Robert Kwiatkowski i będę miał przyjemność prowadzić spotkanie z Przemysławem Dakowiczem. Myślę, że każdy, kto chociaż trochę interesuje się współczesną literaturą czy współczesną poezją, musiał się zetknąć z nazwiskiem naszego gościa, ale może gwoli ścisłości, gwoli przypomnienia. Przemysław Dakowicz urodził się w 1977 roku w Nowym Sączu. Jest poetą, krytykiem literackim, wykładowcą akademickim. Ballada o biegnących piekarzach. Pani Zofii Pileckiej-Obdułowicz z szacunkiem i wdzięcznością. To jest czysty surrealizm. Trzej piekarze przypadkowi, do zakwasu i do drożdży lewe ręce, w wielkie formy powlewali hałdy ciasta śnieżno-białe. Pozlepiały się im palce obu dłoni. Uciekali przez piekarnię. Z wieży szczytu patrzył strażnik i kierował ku nim lufę karabinu. Oni przez ściereczki siwe, przez gałgany, rękawice wyjmowali z pieców własne, krągłe życie. Uciekali przez piekarnię, do piekarni kołatali, stuku puku o północy, stuku puku. Tu wypieka się bochenki, tutaj chleby rodzą piece, do piekarni białej weszli w spodniach w pasy. Uciekali z bladą twarzą, w chmurze mąki pogrążeni, wyrabiali nowe ciasto pod księżycem. Za piekarnią świat jest niemy. Ciche pole, las marcowy. Uciekali przez zagony i przez miedzę. W ślad za nimi obłok mączny i na niebie bochen świeci. Biegli w ciemność, biegli w ciszę za tym chlebem, aż drewniaki pogubili, na ziemię się pokładli i posnęli snem kamiennym pod kołaczem. Uciekali przez piekarnię, w świat szeroki, w świat daleki. O świtaniu podrywali się do biegu, aż dobiegli do krainy, gdzie piekarze wyłapują ciemne draby i wtrącają ich do lochu. Zamiast mąki czarna sadza, zamiast bochnów twardy węgiel. W sztolniach sennych skałekują kominiarze. Przed sąd nocą ich wiedziono, przed oblicze smołowane i na zimnych wciąż sadzano ich kamienia. Potem łąką, pochód cieni, z pieśnią nigdy niesłyszaną, odprowadzą ich na miejsce spoczywania. Oni ziemię przytulali, ziemię krągłą jak bochenek, znakiem krzyża ją żegnali i płakali. W sen
o mące powpadali niby w przepaść dobroczynną. Rosło ciasto, lecz na niebo wzeszedł węgiel. Mottem tegorocznego konkursu, a zawsze wybiera to motto. Tak, czy te motta też może być. Bon moty są jeszcze. Zdzisław Jaskuła, nieobecny dzisiaj, bardzo Państwa przepraszam, chciał przyjechać, ale ma w teatrze o 19:00 premierę. Premierę, więc nie mógł być, chociaż bardzo chciał, bo mówi, że bardzo lubi Brzeziny i Brzezinę. Mottem dzisiejszego konkursu tegorocznego jest fragment wiersza Andrzeja, który mówi o tym, że jest głośno, coraz głośniej i tylko ludzie odchodzą szeptem, prawie zawstydzeni. I mnie się wydaje, że w tym świecie, w którym już dawno Różewicz powiedział, właśnie jest coraz głośniej i ta głośność jest coraz bardziej byle jaka. Byle kto mówi byle co do byle kogo. A im kto bardziej byle jaki, tym ma więcej do powiedzenia, prawda? To widzimy na co dzień w telewizji. I ważne jest, że jednak są ludzie, którzy piszą poezję, bo słowo wreszcie nabiera swojej odpowiedniej wagi. Słowo prawdziwe, słowo, które nie jest puste, pusto brzmiące. Protokół z posiedzenia jury 5. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki Świat niedopowiedziany. 7. Festiwal Polskiej Literatury. Jury w składzie. Zdzisław Jaskuła, chyba premierę zaczyna w teatrze. Przemysław Owczarek, Andrzej Strąg i Paweł Zybała jako sekretarz, ale nasz cudowny gospodarz. Po przeczytaniu nadesłanych na konkurs zestawów wierszy na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2013 roku, strasznie zimno jest w gabinecie Andrzeja Strąga, ale daliśmy radę przeczytać te wszystkie zestawy, postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. I tak, zacznę od wyróżnień. Ewa Wodarska z Krakowa, godło świerszcze róże, nie mogła do nas przybyć, jest w zaawansowanej ciąży, trzymamy kciuki, żeby poród się udał. Nie wiem, czy życzymy dziecku, żeby było poetą, bo to jest nieszczęśliwy zawód, czy poetką. A teraz pozwolę sobie trzy pierwsze nagrody przeczytać, ponieważ laureaci nas nie odwiedzili dzisiaj, nie przyjechali. A więc trzecią nagrodę zdobył stary konkursowicz, Paweł Podlipniak z Radomia, godło Dezyderat Chłopowski. Nie dostał urlopu z pracy, tak się dowiedzieliśmy, gdyż co tydzień mniej więcej wyjeżdża odebrać nagrodę w jakimś konkursie i prezes się już zdenerwował. A druga nagroda to jest Iza Sieciechowicz z Madrytu. Czy konkurs nam się rozkręca? Mieliśmy Nowy Jork. Tak? Chciała przylecieć, ale... Chciała, właśnie. Przysłała na nas pani Ida, taki oto mail. Dziękuję bardzo za nagrodę i zaproszenie. Czuję się zaszczycona, zwłaszcza, że Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej imienia Andrzeja Babaryko jest prestiżowym konkursem promującym wartościową poezję współczesną. Niestety, jak już pisałam, jest mi niezmiernie przykro, ale nie będę mogła uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród. Zdziwi się pan, ale nie znalazłam żadnego bezpośredniego lotu z Madrytu do Warszawy w cenie do 300 euro. A te, które ewentualnie mieściłyby się w tej cenie, są z nocą na lotnisku albo z przesiadką i trwają do 12 godzin. Być może to skutki hiszpańskiego kryzysu. Wielka szkoda. Dlatego też proszę organizatorów konkursu o usprawiedliwienie mojej nieobecności fizycznej, bo duchowo na pewno będę razem ze wszystkimi laureatami. Życzę magicznego wieczoru. Serdecznie pozdrawiam. Ida Sieciechowicz. Dziękuję. W przyszłym roku zrobimy taką edycję w Madrycie, może konkursu imienia Andrzeja Babaryka. I wracamy do wyróżnień. I zapraszamy na scenę Milenę Rytelewską z Myszkowa. Milena ma jedno z trzech wyróżnień. Milena Rytelewska, witam drogą. Prosimy tutaj Dominikę Kaszubę, to jest jedno z trzech wyróżnień. Godło 8 Owczarków.
W następnym roku Godło będzie 8 strajków, to już wiemy. Państwa nagroda specjalna, czyli autor, który naszym zdaniem był blisko tego sposobu pisania o rzeczywistości, jaki miał Andrzej Babaryko. Zawsze ta nagroda specjalna jest przez nas bardzo długo myślana, wybieramy tę postać. Tu jeden wiersz zwłaszcza o tym zdecydował. Zapraszam Michała Książka z Tłuszcza, Godło Sirko. Osobę, która sprawiła, że pomysł tego konkursu się w ogóle pojawił. To znaczy, pomysł wyszedł od prezesa i to nie ma na to już dzisiaj nie popełnił błędu, tak jest tym mottem. Natomiast pomysł pierwszego wieczorku poetyckiego, który w muzeum zorganizowaliśmy, wyszedł od Basi Klimczak. Zapraszam. O, nadchodzi zespół. Adam Bożnarz, to jest ten oto jegomość. Przeze mnie wybrane, chciałem wam napisać, że moje dzieci o mnie zapomniały. Mówię o Karolu i córce mej Emilii. Rok już nie dzwoni, rok nie napisali, rok nie odwiedzili. Ale wy to zrozumiecie, wy przecież wszystko wiecie. Jakoś poradzić, wy to naprawicie, wy mnie ochronicie. Panie prezydencie, chcę szczęścia odrobinę. Pan mi to obiecał w radiu i na wiecach, a ja uwierzyłem. Panie prezydencie. Jakiś pomysł, panie dyrektorze, słyszałem, że są tu przyjaciele Andrzeja B. Jest Maryna, która chciałaby zagrać dla nas i zaśpiewać oczywiście. Czy to jest prawda? Życie, kochanie, trwa tyle co taniec, mandango, bolero, bibo. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na korty, robototy w rękach się pal. Miasta nie czuję, mijajcie jak forty, bo życie, to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy gdzie tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Raz nie zaproszą nas wcale. Orty
jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Nie żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Nie żyje bal, drugi raz nie zaproszą. Jeszcze tańczą i drzwi.